spyta się później pana o kolejne, ale za chwileczkę. Przepraszam bardzo. Wszyscy państwo mają wino, brązowy medal powyżej 100 zł. Siódemka, tak. Polskie wzgórze. Kolejny nowoświatowy riznik. Nowoświatowy riznik z Adelaide. Od takiego legendarnego Jeffreya Grosseta. Uważanego na przykład przez deklarację za 10 najlepszych. Co chwila się pojawia tam w hierarchii dekantera jako jeden z najlepszych 10 winiarzy światowych. To? Jak on się tutaj pracuje? 100 km na północy Adelaide. Riznik ten nazywa się Polish Hill 2009. Czyli Australia. Polish Hill, ponieważ tam... Polskie wzgórze. To jest polskie wzgórze. W XIX wieku polskie wzgórze. Ale na to jedzie. Jedzie. No oni bimber pili, a nie bimber. Ja też lubię bimber. To trzeci, tak? To jest trzeci. Szczególnie tego znakora czy księdza. Który przyjmuje... A bo pan ma tutaj swój szósty. To jest pana też. Dobrze, to nie weźmie pana, tylko to już by się pan chyba wydał. Żeby się nie pomieszały.